Witam wszystkich na moim kanale. Tak jak widzicie, za mną stoi Puma 155. Jest ona rozpołowiona, są zdjęte przednie zwolnice. Będziemy tutaj taki robili przegląd większy, bo ciągnik ma 10,5 tysiąca godzin. A jeżeli chodzi o tłumik, nie był jeszcze rozpołowiony do tej chwili. Także pokażę Wam wszystko w tym odcinku, co tutaj jest w jakim stanie, jak to wygląda i co będziemy robić. Tutaj postaram się przekazać jakieś informacje, które udało mi się wyczytać z instrukcji napraw. Choć powiem Wam, że tu wszystko w większości jest dla mnie nowe w tym ciągniku. Także zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tłumika drgań. Tak jak widzimy, ciągnik jest rozjechany. Tłumik drgań już jest rozwalony. Sprężyny powypadały. Praktycznie te już się ledwo trzymają. Powinien on być zrobiony dużo wcześniej. Trochę przeciągnęliśmy tą naprawę niepotrzebnie, bo w sumie to trzeba było robić dużo wcześniej. Na tą chwilę wygląda tak. Tu zobaczcie pozostałości tych sprężyn. Wszystko tutaj leży, się rozwaliło. Ten wałek też trzeba będzie wymienić, bo tu widzicie, zobaczcie, tu jest wyżłobiony w tym miejscu, tu. Tutaj zauważyłem takie rozwiązanie, nawet nie wiedziałem o tym, że w tym miejscu tutaj jest czujnik obrotów silnika oraz czujnik, który mierzy moment obrotowy w danej chwili, jaką ciągnik pobiera. Także ten czujnik był tu wyłamany, on tutaj sobie leżał za wydechem, tak to wyglądało. Najprawdopodobniej jakaś część sprężyny musiała wpaść na koło zamachowe tutaj i dlatego po prostu uszkodziło nam ten czujnik. To polega na tym, że tłumik drgań ma tutaj takie ramiona na obwodzie, są to takie cztery ramiona wystające i one się przesuwają względem koła zamachowego, czyli ta odległość się zmniejsza w zależności od obciążenia ciągnika, bo tam uginają się sprężyny, to się zmniejsza tutaj, przesuwa się ramię i zmniejsza się odległość i ten czujnik szczytuje tą odległość, porównuje i na tej podstawie jest informacja, jak w danej chwili jest obciążony ciągnik. Pozwala to po prostu na zmianę biegów w automacie w odpowiednim momencie, bo wiemy, jakie jest obciążenie, oraz do funkcji, która zwiększa moc, na przykład z WOM-em, to też wtedy wiadomo, jak jest mocno ugięte sprężyny, jest przesunięcie, to jest wiadomo większy moment, to ciągnik sam sobie dodaje mocy. Te informacje, to teraz Wam przedstawiam, to mi się to właśnie udało odczytać w instrukcji i by to się w sumie chyba zgadzało, bo nam tutaj nie działała nam funkcja z tych biegów w automacie, wszystko trzeba było ręcznie zmieniać i nie działał nam tempomat silnika, gdzie można było ustawić sobie obroty wałka i silnika, żeby były stałe. Myślę, że to było tą przyczyną właśnie. No, ciągnik ma 10500, tak to wygląda na tą chwilę. Bo tutaj cała skrzynia w tym ciągniku jest sterowana elektronicznie cewkami. Jest moduł sterujący właśnie na podstawie obrotów obciążenia przełącza w odpowiednim momencie biegi. Tutaj jeszcze tak, rozebraliśmy alternator, to już był robiony wcześniej, ale musimy zrobić tutaj rolki, pompę wody trzeba wymienić. Tu jeszcze zdejmiemy chłodnicę i tam, żeby dojść, zobaczyć łożysko na wentylatorze, czy jest w porządku, wszystkie rolki zobaczymy. I sprężarka powietrza jest też wyciągnięta. Jeszcze nie jest, ale będzie wyciągnięta, bo tutaj jest wyciek spod simmeringu. To będziemy ją wyciągali. Trzeba dlatego tą chłodnicę będzie zdjąć, bo tu trzeba będzie jeszcze ten spornik odkręcić, bo przeszkadza nam ten kruciec i nie możemy po prostu jej wyciągnąć, tej sprężarki. Dalej, tu przy silniku, tak jak widzimy, tu przygotowane mamy do rozbierał wtryskiwacze i ściągał pokrywę zaworów. Tu jeszcze trochę muszę to wyczyścić dokładniej i będę po prostu też chciał dać wtryskiwacze do sprawdzenia. Zastanawiam się, czy też nie dam od razu pompy wysokiego ciśnienia, żeby zobaczyli, w jakim ona jest stanie. Zobaczcie, tutaj mamy też rozebrane zwrotnice, zwolnice, ponieważ był wyciek tutaj z tego tu uszczelniacza, ale już wymienimy wszystkie uszczelniacze, wymienimy ten w moście, ten duży na zwolnicy. Tutaj zobaczcie,
nie ma łożysk stożkowych, tylko są tak zwane łożyska sferyczne. Niektórzy mówią też na to, że to są kamienie. To też już tutaj były luzy na tym. Wymienimy tutaj cały komplet damy tych łożysk. Zobaczcie, jak wyglądają zwolnice. Tutaj to wszystko teraz będzie szło do mycia. Tutaj, czyli tak, ten uszczelniacz wymienię tą tulejkę w jednej i w drugiej, i ten duży uszczelniacz, który przychodzi tutaj w tym miejscu, tak jak tu widać, również będzie wymieniony. Tutaj są do stworzeń takie podkładki regulacyjne, którymi reguluje się luz między tymi łożyskami sferycznymi, się podkłada odpowiednią ilość podstworzeń, bo stworzeń to wygląda w ten sposób. Tak jak widzimy, taki jest stworzeń i jest tu ta kula, takie łożysko sferyczne, i on tu wchodzi, i żeby dopasować odpowiedni luz, to po prostu tymi podkładkami sobie regulujemy. Powiem Wam, że był problem z rozebraniem tego, bo tak, górny stworzeń wyszedł bez problemu, gorzej było z dolnym. Dolny stworzeń był zapieczony, nie mogliśmy go za Chiny wyjąć, ale takie rozwiązanie wymyśliliśmy, że podłożyliśmy tutaj sobie podkładki pod górny stworzeń, żeby on po prostu się opierał wcześniej. To coś taka sytuacja była. O, on się już opierał o korpus, tak jak widać, i kręciliśmy śrubami, żeby naciskało na ten dolny stworzeń. Podgrzewaliśmy troszkę i pukaliśmy w dół, no i aby tylko ruszył, jak już ruszył, to już później się go udało jakoś wyciągnąć. W sumie stworzeń ocalał. To jeszcze wiadomo, wszystko jest do przejrzenia, do weryfikacji. Po mycie to wszystko sobie obejrzymy i zobaczymy, co tu będzie do wymiany. Tu jest taka informacja, z tamtej strony, teraz tam przejdziemy, z prawej strony pumy, w górnym stworzeniu zwrotnicy jest czujnik również położenia skrętu kół, kąta skrętu kół, o tak. Tak jak widzimy, i to łożysko jest inne, bo ono jest jakąś taką wkładką, nie wiem, to jest jakiś taki materiał. Nie jest tak jak tamte, że są metalowe, tylko tu jest taka wkładka, to nie jest marowane. I tu przychodzi właśnie, jest tutaj kabel, przewód, który doprowadza napięcie do czujnika. I to wygląda tak, stworzeń przychodzi i tutaj jest ten czujnik położenia kąta. Jaką on ma funkcję, to nie doczytałem, ale tak mi się wydaje, że być może to jest też potrzebne do nawigacji, żeby nam pokazywało kąt. Być może też, żeby rozłączało przednią blokadę, jakie są skręcone koła. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. Jeżeli wiecie, to napiszcie. Z tej strony tak samo będzie wszystko tutaj zrobione. Uszczelniacze, krzyżaki chyba zostaną, jeszcze przejrzymy, ale chyba zostaną jeszcze oryginalne. Jeśli chodzi tutaj o te stworzenie, też był problem z wyjęciem, ale to robiliśmy. Te łożyska tutaj w siłownikach były robione i stworzenie były wymieniane, i drążki kierownicze już też były wcześniej wymieniane, także to na razie chyba zostanie. Nie będziemy ruszać tego, bo tu nie ma luzów. Dalej tutaj przejdźmy. Jeżeli chodzi o silnik, to taką informację też wyczytałem, bo zobaczcie, że w tym silniku nie ma tutaj zaworu EGR. Jest tutaj to tak skonstruowane, że wałek rozrządu ma taką krzywkę, że zawór wydechowy po prostu ma dodatkowe takie wyrobienie na krzywce. Znaczy dodatkowy taki wzniosek na krzywce, że zawór wydechowy się delikatnie otwiera podczas SUW-u ssania i dodatkowo zaciąga spaliny do komory spalania. Także tak to wygląda, dlatego nie ma zaworu EGR. Powiem Wam, że to rozwiązanie wydaje mi się, że chyba nie jest głupie, bo przez ten przebieg tu się nic nie robiło, a w 7430 Premium John Deere zawór EGR już był wymieniany, a podobno jest przebieg. Dodatkowo dochodzi chłodnica EGR-u, też była wymiana, bo pękła dwa razy. Także jeżeli chodzi o ten silnik, a porównując silnik od John Deere'a, no to jest, mi się wydaje, że bardziej udana jednostka, ponieważ tu jeszcze wtryskiwacze wszystko jest oryginalne, chodzi, ale chcę to po prostu sprawdzić po tym przebiegu, jak to wygląda, i przywrócić do poprawnego stanu. Także widzicie tutaj, zobaczcie, ciągnik jeździł cały czas. Wydawało się, że wszystko jest tutaj
Jeździł, wszystko działało, ale wiadomo, przebieg już jest, trzeba po prostu ciągnik rozebrać, trzeba wszystko przejrzeć, posprawdzać, żeby po prostu nie było z nim problemów w sezonie, żeby nas nic nie zawiodło. Tutaj jeszcze zobaczcie, poduchy też już kiedyś wymieniałem na kabinie, ale widzę, że już są spękane. Również trzeba będzie wymienić poduszki kabiny. A jeszcze zobaczcie, tutaj to są te akumulatory hydrauliczno-gazowe. Tu jest akumulator od przedniej osi. A tutaj jest od skrzyni biegów. Ten ma pojemność chyba litr, a tamten drugi tam przychodzi. Mam je na stole, zaraz wam pokażę. Bo ktoś mnie zapytał, jak ja sprawdzam, czy akumulator jest dobry, czy jest zły. Powiem wam tak, jak jest całkiem uszkodzony, nic w nim nie ma ciśnienia, to od razu widać, bo tak. Zobaczcie, po odkręceniu tego akumulatora, on jest pojemności 1 litra. Nie ma tu podanego ciśnienia nabicia, tylko fab jest pojemność. Ciśnienie sobie sprawdzę w instrukcji, to wam podam, jak będę to składał. Zobaczcie, z tego akumulatora wypłynęło mi tyle oleju. To już wiedziałem, że po prostu jest uszkodzony, nie ma gazu, cały jest napełniony olejem. Gdyby było choć jakieś tam ciśnienie gazu, to membrana byłaby w samym krótcu i taka ilość oleju by się nie zmieściła. A jeszcze co możemy sprawdzić, to sobie coś tutaj włożyć. Jak to nam wpada tak leciutko, to wiadomo, że akumulator jest całkowicie pusty. Jeżeli by było, nie wiem, połowę ciśnienia, to po prostu nie bym tego w stanie sprawdzić bez podłączenia akumulatora. Trzeba by było jechać do specjalistów. Ten drugi od skrzyni biegów, tak samo z niego wyleciał olej. Także musiał być uszkodzony, znaczy jest uszkodzony. On jest V, pojemność 0,7 litra ma ten akumulator. Ja chyba, nie wiem, jeszcze zastanawiam się, ale chyba dobiorę te akumulatory, sprawdzę jakie ciśnienie i kupię od razu nowe. Nie będę jeździł do nabijania, nie będę zawoził. Tak mi się wydaje, ale też sobie przemyślę. Także tak to wygląda z akumulatorami. Tak było podejrzenie o ten akumulator przedniej osi, bo ona już praktycznie nie pracowała, ta oś, tak jak powinna. Skrzynia biegów nam też tak nie przełączała biegów, jak powinna. Także mam nadzieję, że to nam poprawi wszystko teraz. Tylko takie obawy, czy jak długo jeździliśmy z tymi uszkodzeniami tłumika drgań i z tymi akumulatorami, to na pewno wpłynie na żywotność skrzyni. Tak mi się wydaje, dlatego wam mówię, że trzeba takie rzeczy robić wcześniej. Przeglądać to po prostu co mniejszy przebieg, tak? Tłumik drgań to podejrzewam trzeba było na 5-7 tysięcy rozebrać i wymienić. Byłoby najpewniej. Także jak kupujecie używany ciągnik, to pierwsze co, to naprawdę to trzeba podstawy takie zrobić. To tego się nie da uniknąć. To trzeba zrobić, żeby nam ten ciągnik służył. Teraz zobaczcie. Skrzynka akumulatorów już też zaczyna korodować. Też ją trzeba będzie chyba damy do piaskowania i żeby ją odświeżyć, dopóki nie ma dziur. Tu zobaczcie, tutaj są te bezpieczniki. Tu wychodzi zasilanie na skrzynię biegów, po prostu do kabiny. Dodatkowo, to wszystko jest też już pokorodowane, to trzeba będzie po prostu pozakuwać od nowa i to wszystko wymienić, bo takie coś nam to teraz działa, a po pewnym czasie nam to zawiedzie i to pewnie będzie w najmniej odpowiednim dla nas momencie. Gdy ciągnik będzie gdzieś w trasie albo w polu, daleko od gospodarstwa. Co tu jeszcze mogę powiedzieć o tym? A żeby go rozpołowić, powiem wam, to jest trochę grzebania. My to robiliśmy u nas pierwszy raz, jeżeli chodzi o pumę, bo taki ciągnik właśnie pierwszy raz żeśmy rozjeżdżali. To tak jak widzimy, tu są te śruby, do nich był tutaj taki gorszy dostęp, ciężko było odkręcić, to nam się udało, bo podłoga jest też odkręcona w kabinie, można było przed łóżką tam puścić przedłużkę i dłuższym kluczem to odkręcić. Wydech zdjęliśmy, bo tutaj nam wygodniej było. Nieraz wolę więcej rzeczy odkręcić, żeby było wygodniej przy takim rozbieraniu, tym bardziej, że jak coś robimy pierwszy raz. Następnie, no tu wiadomo, wszystkie śrubki, tą podporę trzeba było, ona tak jest przykręcona do tutaj do tego, do korpusu, odkręciliśmy ją. Teraz to jest tak zabezpieczone na kobyłkach, jak widzicie, bo są zdjęte zwolnice, koła, wszystko tak jest tylko postawione, a do rozpławienia to podparliśmy to na wózku, takim, jak widać, taka prowizorka, tu był podparty, tutaj włożyliśmy takie pniaczki, żeby się to oparło o miskę, bo jak była podpora odkręcona, to żeby nie opierała nam za bardzo tam o korpus z tyłu.
Bo widziałem, tak w sumie instrukcję przeglądałem tak tylko po łebkach, bo tam jest tyle stron, że to wszystko przejrzeć, to naprawdę by trzeba było dużo czasu. I żeby po prostu wał nam nie blokował, to nam się udało rozjechać. Tutaj, jak widzicie, ten wał napędowy, on tutaj wychodzi, tutaj jest przesuwany na takiej wielowpuście, a tam jest na stałe przykręcony przy moście. Powiem wam, tutaj to te rozwiązanie jest, mi się wydaje, problematyczne, bo tu krzyżaki to się były wymienione już chyba trzeci raz, jeżeli chodzi o ten wał, że to takie jest miejsce słabe, mi się wydaje, że tych case'ów. Tu jest to wszystko połączone przesuwką, żeby zdjąć, to trzeba zdjąć segera. Tu zdjąć segera, przesuwkę, tak jak tu będzie widać. O, przez tu segera ściągamy, przesuwkę przesuwamy i możemy ten na dół opuścić całe mocowanie, tą podporę. Dobra, dalej lecimy. Tutaj czekają mnie jeszcze właśnie te wyciągnięcie spryskiwaczy. Idealnie do sprawdzenia. Klimatyzacja jest rozebrana, ponieważ tak, jest zdjęty parownik i nagrzewnica w celu wyczyszczenia. Choć powiem wam, że słabo dmuchało tutaj te powietrze, ale się spodziewałem się, że będzie bardziej zaklejona ta nagrzewnica, ale aż tak mocno nie. No zobaczymy, wydmuchamy to wszystko, bo tu tak, nagrzewnica, tak jak widać, czy nie, to jest parownik. Parownik, jak widać, jest osobno, a nagrzewnica jest. To poprzenosili tutaj. Nagrzewnica jest również osobno, tak? Że są to dwa osobne tutaj, dwie osobne części, bo nieraz to jest po prostu połączone. Razem parownik, razem z nagrzewnicą ciepłego powietrza. Tu jest ten zawór, który odcina nam ciepłe powietrze. To wszystko jest tutaj wbudowane właśnie w tym. Tu ciężko mi jedną ręką będzie to wszystko pokazać, ale wejdziemy do kabiny, to zaraz wam pokażę, jak to, bo to od góry wygląda w ten sposób, jak tak, w ten sposób. Tak, i tutaj zasysa powietrze, tam jest dmuchawa wyżej, zaraz tam wejdę do kabiny. I to z całą obudową się udało wyjąć, tylko trzeba było, tu podłoga leży też wyjęta, dywanik, trzeba było odkręcić tutaj te przewody od płynu chłodzącego, to idą do nagrzewnicy i trzeba było odkręcić tutaj przewody od klimatyzacji. Tutaj odkręciliśmy je i te przewody są tutaj zawinięte i tu sobie w tej chwili są. W kabinie to wygląda następująco. Zobaczcie, jak tu wygląda to. Tutaj tak, ta nagrzewnica jest w tym miejscu zamontowana. Tu jak widzimy, to jak pokazywałem tam wcześniej, to jest zasilanie nagrzewnicy. Tutaj wychodzi zasilanie klimatyzacji. Odkręcamy je pod spodem, pod podłogą. Trzeba zdjąć koło, można je odkręcić. Tutaj to jest, te otwory są na skropliny, że tam odchodzą skropliny z klimatyzacji, z parownika. Dalej, tutaj jest zamontowana w tym miejscu dmuchawa. Tu zaciąga powietrze tędy przez słupki. I przy słupkach u góry pod kabiną, to jak ktoś ma pumę, to wie, że tam są filtry powietrza. I jest zaciągane przez słupki i tu jest zdmuchiwane. Następnie rozprowadzenie powietrza tutaj dalej, tak jak widzimy, tu idzie rozprowadzenie powietrza, idzie tutaj na koło kierownicy. Tu w bok jest rozprowadzenie też powietrza, zobaczcie, i tu idzie na te nawiewy. Także dosyć tu jest fajnie to porozprowadzane, ale tu był tego problem typu, że ta dmuchawa, ona fajnie szybko się obraca, wszystko fajnie chodzi, ale nie było czuć w ogóle tego takiego podmuchu. Także nie wiem, czy to nie będzie przypadkiem problem, że może gdzieś było nieszczelne i gdzieś uciekało powietrze bokiem. To jeszcze będę musiał wszystko sobie posprawdzać. Tu jak widać jest rozebrana podłoga. Tu właśnie tam, żeśmy rozkręcali tam przed łóżką te dwie śruby tam od rozpołowienia. Tutaj są czujniki na skrzyni, cewki. O tutaj dokładnie to musi wszystko posprawdzać, co od czego jest. Ale tu jest chyba wałek, blokada. I tam jeszcze pozostałe funkcje skrzyni biegów. Mówię, pierwszy raz rozbierałem taki traktor. Także muszę dużo rzeczy sobie jeszcze wyjaśnić odnośnie budowy, bo nie wiem wszystkiego o nim. Tutaj tak, jeżeli chodzi o instalację,
o instalacje do rozpołowienia, to wszystkie wiązki tutaj wchodzą, jak widać, pod podłogą od dołu. I tak wypinamy po prostu, trzeba było wypiąć dwie wiązki od silnika, tak jak widać, jedna i druga. Przewody po prostu przełożyć, podwiesić sobie tutaj przy silniku i nam wszystko ładnie odchodzi. Nie musimy pojedynczo gdzieś tam truć tych wiązek i odczepiać od alternatora, od czujników, tylko całe wiązki razem z silnikiem. Problem było z odkręceniem tego, bo tutaj się napchało piachu. Trzeba było to tak leciutko podważać śrubokręcikiem cienkim, wydmuchać piach, rozruszać i dopiero się to udało odkręcić. To trzeba z tym ostrożnie, bo jak to długo nie było odkręcane, to naprawdę jest problem, żeby to po prostu nie uszkodzić przy rozbieraniu. Także dzisiaj te wtryskiwacze wyciągam, dam je do sprawdzenia. Puma poszła pierwsza, po prostu po to, żeby teraz zweryfikować części, zamówić. Ja wiadomo, że z częściami to trzeba będzie chwilę poczekać. Jak będziemy czekali na części, to się zabiorę za Magnuma, który stoi z boku. Powiem wam, że najgorzej nie lubię właśnie tej roboty, takiej jak na przykład przeglądanie katalogów i zamawianie części, bo powiem wam, że to jest takie. Nie lubię tego, bo schodzi z tym wszystkim, bo tak to wszystko przejrzeć. Później trzeba wszystko jeszcze to odnaleźć, numery katalogowe, zrobić spis, zamówić. Jeszcze się na pewno okaże, że coś dodatkowo trzeba będzie jeszcze domówić, bo to się za jednym razem mi jeszcze się nie udało tak zamówić, żeby wszystko zamówić od razu. Także myślę, że jak ją zrobimy, no jeszcze tutaj koło zamachowe ściągnę, bo nie wiem, czy nie zrobimy też chyba uszczelnienia na silniku. Simmering chyba wymienimy i myślę, że ten simmering chyba też wymienimy tutaj, bo to już nieduże koszty. A jak mamy rozebraną tutaj rozpołowioną tą pumę, to chyba trzeba to zrobić. Ale tu porównując te przekroje, no fakt, że to jest mniejszy ciągnik, bo to 155, ale do Magnuma jak rozbieramy, no to wszystko jest takie malutkie. Silniczek malutki. Także no jak już mamy klimę rozprutą, to też wymienimy osuszacz powietrza, bo on też nie może być tak bez czynnika, bo po prostu on się nie nadaje później do montażu, z tego co słyszałem. Także trochę nam tu z tą pumą zejdzie. Co tu jeszcze? No tutaj są podwieszone te przewody od amortyzacji przedniej osi. One tu przychodzą do. Tu jest ten siłownik amortyzujący, bo tu jest on na takim, jakby to powiedzieć, wahadle, wahaczu. O, tu jest podparte, tu się obraca, a tam trzyma ten siłownik, co pokazywałem, i to jest ta cała amortyzacja. Tu jest czujnik, potencjometr położenia, wysokości przedniej osi. I tutaj jest ten cały zawór, który steruje tą przednią osią. Są dwie cewki, nie cztery cewki nawet. I tu przychodzi ten akumulator, który pokazywałem. Tu wiem, że to na pewno jest od sprzęgieł skrzyni biegów. Te wszystkie porty do pomiaru ciśnienia i te cewki sterują też skrzynią biegów. Tam u góry są jeszcze cewki. Tutaj, a co tu robiłem wcześniej? Tak, bo tutaj z tego co. To tak, na układ kierowniczy to ta puma ma pompę zębatą z boku, tak jak tu widzimy. A na hydraulikę całą to jest pompa tam wielotłoczkowa o zmiennej przepływie. Także ta pompa też już była wymieniana, bo się ciężko kręciło kierownicą na wolnych obrotach. Po wymianie wszystko ustało, jest teraz w porządku. A tu jest filtr sondy skrzyni. I tu będzie jeszcze również wymieniony olej tej w skrzyni i w silniku. Teraz jak jest właśnie to wszystko robione, to akurat powymieniamy też oleje. I te poduszki trzeba będzie powymieniać, tak jak mówiłem. Jest u nas od nowości, także cała historia jest znana. Trochę tutaj się nazbiera, trochę pewnie trzeba będzie ten ciągnik pieniędzy włożyć, ale powiem wam, że tak inaczej się nie da. Jak już rozbieramy, to już trzeba zrobić to wszystko konkretnie, żeby do tematu nie wracać. Wiadomo, wszystkiego nie przewidzimy. Już na pewno tak nie będzie chodził ten ciągnik, jakby był całkowicie nowy, ale jeszcze nam posłuży. Na pewno do tego trzeba to przygotować, żeby nam tam jakieś takie pierdoły po prostu nie zaskoczyły podczas eksploatacji. Przewód ten już też był wymieniony od układu chłodzenia, bo był pęknięty. Ten dolny również wymienimy, też pewnie był już w takim stanie jest, że może też nam zaraz strzelić. Także zabieram się teraz za spisywanie
weryfikację części. W sumie najpierw jeszcze wyciągnę wtryskiwacze sobie dzisiaj, ja po tym wezmę wieczorem, zrobię tą weryfikację. Wyślę po prostu zapytanie o części. Zawsze zamawiam części na dłuższy termin, bo troszkę zawsze jest taniej. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się zaraz zabiorę właśnie za wyciągnięcie wytryskiwaczy. To już pokażę może w jakimś kolejnym odcinku. Za weryfikację części, na zamówienie części. Powiem Wam, że to jest w sumie najgorsza robota, jaka może być dla mnie, zamawianie części, bo nie lubię tego robić. Pewnie tak i tak się stanie, że trzeba będzie jeszcze ze dwa razy zamawiać, bo pewnie wszystkiego na raz się nie zamówi, co trzeba. Nieraz tak jest, że przychodzi troszkę, coś może nie pasować, trzeba będzie wymienić. Ale to mówię, to się ogarnie. Także myślę, że po takim przeglądzie, no to jest normalne, że musimy po prostu coś takiego zrobić. Jak nawet byśmy kupili używany ciągnik, jak mówiłem wcześniej, to zawsze się musimy liczyć. Dlatego ja tu pokażę też, jakie są koszty, że się musimy liczyć właśnie z takimi podstawowymi naprawami, które wynikną po przebiegu. I to trzeba zrobić, bo podejrzewam, że każdy, kto Wam chce sprzedać ciągnik, to tego nie przygotuje tak jak należy, tylko, bo wiadomo, ten ciągnik jeździł i ktoś by chciał go kupić, to by go kupił i by nie trzeba było w niego wsadzać kasy żadnej i by poszedł do klienta, ale to wiadomo, ja robię tylko na swoje potrzeby, nie na handel, także musi być zrobiony ciągnik jak należy. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.